Dzień dobry, witamy Państwa ciepło i serdecznie na kanale Literacy. Literacy. Jesteśmy w najpiękniejszym miejscu na świecie u naszych przyjaciół Karoliny i Maćka, gdzie będziemy realizować kolejny odcinek kanapy u literackich. Pokażemy Wam, jak tutaj to wygląda. To jest idealne miejsce na słuchanie audiobooków, na czytanie książek i a... wyłączenie się ze świata zewnętrznego z tej przestrzeni, w której ciągle biegniemy, bo tutaj też nie ma. Internetu, żadnego zasięgu, niczego. Oczywiście no, Wi-Fi jest, jakbyście potrzebowali. Ale jak przyjedziecie, to nie będziecie niczego potrzebowali. Słuchajcie, ten film powstaje we współpracy z aplikacją BookBeat, która przygotowała dla Was z kodem literacy 20 godzin słuchania całkowitego za darmo przez 30 dni w tym pakiecie BookBeat Basic. Oczywiście on obowiązuje dla nowych użytkowników. Oczywiście. Do czego że tak. Was serdecznie zachęcamy, bo my jesteśmy z tą aplikacją zaprzyjaźnieni od Bardzo. wielu, wielu lat i jak wiecie, jesteśmy totalnymi fanami audiobooków. Yy, tak, ale no to przejdźmy do sytuacji, kto dzisiaj będzie mm. naszym gościem. Moi drodzy gość ja, specjalny. Tak, ja nie będę długo się rozwodzić, ponieważ jest to reportażysta, wyśmienity researcher, który sam szuka tematu do swoich książek, który sam wchodzi w te głębsze partie historii. To jest pisarz autor, który zajmuje się historiami, które miały miejsce przed wieloma, wieloma dziesięcioleciami. Jak on to wszystko łączy ze sobą. Mamy nadzieję, że odrobinę Wam ten, y, przybliżymy postać tego autora, a dzięki temu będziecie chcieli absolutnie zapoznać się z jego wyśmienitymi książkami. No Szanowni naszą... Państwo, tak. Naszym i Państwa gościem jest Maciej Siembieda. Macieju, dziękujemy ci, że znalazłeś czas i przyjechałeś do nas w te piękne okoliczności przyrody. To dla nas duże wyróżnienie, że możemy się z Tobą zobaczyć, zobaczyć i porozmawiać o literaturze, o życiu, o tym wszystkim, co jest dookoła nas. Małgosiu, zaczynasz? No zacznę tym razem ja, To z mojej dziedziny, to pytanie. Macieju, pióro otrzymało się ciebie od zawsze, zawsze było tobie bliskie. Ale zadebiutowałeś w wieku 56 lat. Pamiętasz, jakie to były emocje, kiedy zdecydowałeś się przekroczyć ten próg z dziennikarza na pisarza? Tak, pamiętam. To było, to było coś bardzo dziwnego, dlatego że po swoich urodzinach przyszedłem do domu późno, znaczy wcześniej nad ranem. Mhm. I tak za bardzo nie wiedziałem, co mam, co mam robić, czy kłaść się spać, czy, czy zaczynać nowy dzień. I wtedy pomyślałem sobie, że takim dobrym rozwiązaniem na pogodzenie tej sytuacji będzie to, żebym wreszcie zaczął tę książkę, z którą się już 7 lat odnosiłem. I tak, się, I tak się tak naprawdę zaczęło, czyli nie wiem, jakie to były. Czy bezsenność jest e, emocją, czy nie. Nie jest, ale to rozumiem, że ona cię popchnęła do tego ta, kroku ta. ostatecznego, zacząłem, do napisania. bo to jednak naj, najważniejsze jest zrobienie tego pierwszego kroku. A jakiś niepokój? No nie właśnie. wiem, jak zostanę przyjęty, co moi e, współpracownicy na przykład, rodzina. Ja nigdy nie myślałem o książkach w kategoriach. Jakiegoś, nie wiem, drogi do sukcesu, produktu, który się dobrze sprzeda, czegoś, co mi da utrzymanie, czegoś, co mi da sławę. Zawsze chciałem pisać beletrystykę po tych 30 latach, ponad 30 latach dziennikarstwa. Taki był plan. I, i myślałem, że, a ponieważ przez wiele lat się zajmowałem biznesem po, po, po mediach, po to, żeby, żeby zarobić na pisanie, bo wiedziałem, że w Polsce to nie da się. Z tak, to, to niszowe trochę. Tak, chciałem po mm. prostu mieć hobby. Pomyślałem sobie, że tak jak to często mówię, po południu życia, zamiast uprawiać pomidory na działce, to będę książki. I tak jest do tej pory. To znaczy, do tej pory traktuję to jako hobby. I nigdy nie, nie, nie miałem takiego kompasu, żeby się, żeby się tam orientować na to, aby się lepiej sprzedawały, żeby tam były takie zaklęcia, które powodują zainteresowanie, sukces, że może teraz o gejach, a może teraz o thrillach psychologicznych. nie za modą? Nie za modą, dlatego że wszystkie one, te, które do tej pory powstały, to są historie napisane przez życie, a ja, czyli prawdziwe. A ja je po prostu tylko opowiadam. Cały mój wysiłek idzie w to, żeby ta opowieść była atrakcyjna. No dobrze, ale to jeszcze troszeczkę się cofnijmy. E, pisałeś dla polityki, e, pisałeś dla paryskiej kultury. To nie tęsknisz za tego rodzaju jeszcze formą pisarską, właśnie artykułów? To były reportaże. Reportaże? <grym> to były reportaże. E, to znaczy, nie, nie, prostuję, nie prostuję słowa artykuł, tylko reportaż też jest opowieścią, mhm. tylko opowieścią prawdziwą, opowieścią wymagającą bardzo dużej aktywności, bardzo dużej ilości czasu, bardzo dużej cierpliwości. I po prostu jestem za stary już na reportaż. W tej chwili jeżdżenie i zbieranie bardzo żmudnie informacji, owszem, to się przy książkach też zdarza, ale reportaż w tamtej postaci, w jakiej ja Zawiesiłem rękawice, to, to dzisiaj już nie funkcjonuje to się nie, nie zdarza. No dobra, Teraz... Maciej, przerwa ci na chwilę, czy pamiętasz może jakąś taką historię reporterską swoją, która zrobi, zrobiła na tobie tak absolutnie piorunujące wrażenie, w którąkolwiek ze stron, to może być jakaś taka bardzo mocna historia, i czy taka właśnie jest gdzieś tam na Twoim. No, no jaką literę? A tyle, tyle tego było. było? Było tego. Okay. No, ogromne wrażenie y, zrobiła na mnie historia dziecka, które po, gdzieś tam na podlubelskiej wsi, które zostało, y, to były lata 80., na pewno, mhm. zostało bez opieki. Ojciec poszedł kosić pole kombajnem. Y, ta mała została z babcią. Babcia miała dwa latka, babcia zasnęła. No i ona się obudziła. Chciała koniecznie… Mm, chciała koniecznie… Y, czuła się zaniepokojona brakiem rodziców, więc pobiegła na to pole. Ojciec ją zauważył za późno i, i skończyło się obcięciem nóg. Okay. Ale… I potem się zaczął wyścig z czasem. Trzeba było to dziecko… Bo kończyny się… Znaczy, żeby państwa uspokoić, od razu mówię, że ta mała dzisiaj tańczy i biega, tak? Natomiast… Mhm natomiast wtedy we wsi nie było telefonu, mhm. był jeden zepsuty samochód. E, jak ojciec się zorientował, że trzeba jechać do szpitala w tym całym szoku i tak dalej i tak dalej. Ktoś mu tam doradził, żeby gdzieś znaleźć trochę lodu. Przewiózł tam małą. Takie urazy nie bolą. Ona była w szoku, mhm. więc nawet się A przewiózł ją no nie zamiast... przewiózł ją gdzieś tam do miasta, do miasteczka, e, do szpitala. Jednej z tych nóżek zapomniał, mhm. więc się wracał. I potem ją przewieźli szybciutko do Trzebnicy, do profesora Kocięby, gdzie była wtedy jedyna w Polsce klinika replantacji kończyn. No i udało się tą małą, tej nóżki uratować. Ale ja pamiętam, że przejechałem całą tą trasę. Jakby chciałem, chciałem, sprawdzić, nie wiem, jakie emocje musiały, chciałem się w to wczuć. I to, to bardzo przeżyłem. A pamiętam też właśnie, nie spałem kilka, Kilka dni, bo, bo pociągi tam spod tego Lublina, gdzieś tam pod Wroc no do Wrocławia i tak dalej. I, i to była historia taka chyba naj, najmocniejsza emocjonalnie. Ja znalazłem, Maćku, przeglądając internet, w poszukiwaniu ciekawostek i różnorakich skandali, które by dotyczyły twojej osoby, od razu państwu mówię, nie znalazłem za dużo tych skandali. Mam nadzieję, że tu może jakiś skandal Tak, tak, powstanie. na pewno. To w tej dalszej części tego wywiadu będzie. Ale znalazłem takie zdanie o tobie. Reporter śledztw historycznych. Strasznie mnie to zaciekawiło. masz mi trochę. poszukiwałeś na przykład sam, samodzielnie, nie wiem, bursztynowej komnaty? <laughs> nie, raczej zagadek. Czy najbardziej mnie interesowały zawsze rzeczy, które były kompletnie nieznane. Czyli no, burstynowa komnata do takich nie należy. Aczkolwiek otarłem się o człowieka, który twierdził, że jest na Gustlofie. Był taki pan inżynier z Gdańska, który nurkował, schodził kilka razy na, na Gustlofa. Potem w 1994 roku, on już nie żyje, w 1994 roku zabroniono już penetracji wraku, ponieważ został uznany za grób. Mhm. Zbiorowy tam nie wolno nurkować, ale on jest leży niedaleko łeby i, i pan, który miał pseudonim Rekin, był bardzo Dobry pseudonim. bardzo częstym gościem tam na, na tym wraku. I on absolutnie ponad wszelką wątpliwość twierdził, że tam bustraba komnata jest. Co nie jest wykluczone, bo rzeczywiście działy się tam rzeczy dziwne. Ale dla mnie jest ta historia zbyt ograna, mhm. zbyt, zbyt znana, podobnie jak złoty pociąg czy, mhm, czy inne rzeczy. Natomiast mnie interesowały zawsze takie historie, które, o których nikt nie, nie, nie słyszał. Nie mówię, że miałem w sobie jakąś ambicję odkrywcy, ale, wydoby... ale pasję detektywa. Wydobywanie tego i wyjaśnianie tego było zawsze bardzo fascynujące, bo po pierwsze, takich rzeczy jest mnóstwo. Naprawdę, prawie każdy człowiek nosi w sobie przynajmniej plotkę. Dotyczącą takiej, takiej historii. Po drugie, tak wiele z nich było zamiatanych pod dywan, ukrywanych, przemilczanych albo zapomnianych, że chciałem się temu przeciwstawić. I rzeczywiście to się udawało w tym sensie, że parę rzeczy się udało wyprostować, czy oświetlić wreszcie i pokazać takimi, jakimi one były. I książki temu służą. No dobra, a jeszcze wejdę ci na nie w słowo. A skąd bierzesz tę historię? No bo domyślam się, że nie chodzisz po ulicy i nie mówisz, hej, przepraszam cię, jaką plotkę słyszałeś 40 lat temu człowieku. Bywa i tak. Okay. To znaczy... Czyli jak Państwo będziecie widzieć, postać Macieja, Maćka, to bądźcie przygotowani na tego rodzaju e, tyczek. Tak, ucieka, proszę uciekać na, na ulicy. Nie. Chyba, że macie coś ciekawego do powiedzenia, wtedy zachęcamy. E, tak, kiedyś jeden z blogerów. Wpadł na taki pomysł, ponieważ nie dostał z wydawnictwa mojej książki do rozdania, a nie chciał tego robić tak po prostu pierwszych pięć osób, co się zgłosi, to zostanie, więc wymyślił sobie konkurs i ten konkurs polegał na tym, że jeśli macie jakiś temat dla autora, to proszę No, Ja byłem zszokowany, pojawiły się naprawdę tak nieprawdopodobne rzeczy, gdzieś w społecznościach lokalnych, gdzieś w rodzinach, gdzieś. Co chatka, to zagadka. Więc, hmm. więc rzeczywiście były tak. Ale skąd się biorą? Myślę, że z farto. Zawsze miałem farta. No. Poza tym z takiego. farta do tematów. Żeby była jasność, bo w to nigdy nie wygrałem. Ale A ja jeszcze wszystko przed tobą. Ale. A, dziękuję. Natomiast rzeczywiście, jak już miałem tak dość tych, tych historycznych, tego babrania się w przeszłości i oddychania kurzem archiwów, to zawsze chciałem wtedy napisać reportaż współczesny, żywy, soczysty, barwny, ważny. Nie, jak tylko wychodziłem z notesem, żeby zbierać ten soczysty, barwny, ważny temat, to zaraz się potykałem o coś, czego nie sposób było pominąć, bo no bo właśnie coś się tam wydarzało. Pruszyński spółka 20 lat temu, 22 lata temu zaproponował mi wydanie zbioru reportaży. Ja się wtedy uparłem i powiedziałem, nie, nie wyślę, wyślę tych historycznych, tylko te najlepsze. Trzy wysłałem, mm -hmm. a chcieli 40 tekstów. Więc y, 37 było współczesnych, y, a trzy były historyczne. Mm -hmm. Redaktor przeczytał i powiedział, że no tak, no fajne, ale wie pan, jakby pan miał więcej tych historycznych. to No i się I zainteresowanie wy wywalili wszystkie te 37, a, a powstał właśnie podwieczorek Oprawców, czyli. Mm -hmm. Książka związana z tymi śledztwami historycznymi. To są fascynujące historie, zresztą e, e, przede wszystkim dlatego, że mm, tam się, jak w soczewce, skupia całe mnóstwo zjawisk, mhm. całe mnóstwo wydarzeń, całe mnóstwo nieprawdopodobnych e, historii czy, czy ciekawostek. Mhm. Ja zresztą, szczerze mówiąc, tak, tak dojrzałem, bo. Bo m, kiedy w 1985 roku pracowałem w gazecie już jako reporter, i to była gazeta, jak wówczas większość, należąca do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu. I ja już wtedy miałem jakieś takie inklinacje do, do, do grzebania się w tych starociach i pojechałem napisać relacje z jakiejś tam gminy, na tym zresztą polegało wtedy dziennikarstwie. jeździło się po naczelnikach gmin i zadawało im się podchwytliwe pytanie, co słychać. No, oczywiście nikt się nie, nie przyznał do defraudacji, czy do czegoś ciekawego, tylko wszyscy się chwalili. No i pan dyrektor, pan naczelnik mnie zaprowadził do takiej starej szkoły remontowanej, która miała dwie izby tylko, przedzielone piecem kaflowym. Było dla dzieci starszych i młodszych, Aha. nikt się tam w klasy nie bawił. 85 rok. No ja zauważyłem schody na strych. Zapytałem, no co tam jest? No, to tam jakieś stara rupieciarnia, przedwojenne rzeczy, niech pan tam w ogóle nie chodzi, nie wchodzi. Absolutnie. No więc jak ja usłyszałem, że przedwojenne absolutnie rzeczy... Absolutnie nie wchodzić? Absolutnie nie wchodzić, to byłem pierwszy na tych schodach. No i tam, wstyd się przyznać, po raz pierwszy w życiu dokonałem, pierwszy i ostatni, dokonałem przywłaszczenia mienia, czyli e, mówiąc e, kradzieży. Mówiąc wprost kradzieży, tak jasna sytuacja. I co to było? Co to było? E, belki stropowe te, 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 tego dachu szkoły e, opierały się na legarach, mhm. ale żeby za bardzo nie pracowały, e, podłożono pod nie taki rodzaj tamponów no. ze szmat, mhm. ale też i z papierów ja pod jedną z tych belek zauważyłem ręcznie zapisane y, notatki. notatki ale jeszcze takie gęsim piórem. Mhm. No więc tą belkę troszeczkę podważyłem i wyciągnąłem to do zbadania. Mhm. Oddałem, od razu mówię, bo są w muzeum, mhm. ale mm, wieś nazywała się Radoszowy. Niemcy byli uczciwi, w tym sensie jeszcze wtedy. W tym sensie, że podawali w spisach powszechnych, ile tam jest Polskojęzycznych, ile niemieckojęzycznych y, mieszkańców, mhm. i w tej wsi y, rzeczywiście nie, nie było ani jednego Polaka, tak? według nich. Wszyscy mhm. byli Niemcami, wszyscy mówili po niemiecku. Tymczasem te kartki zapisane to były życiorysy dzieci, uczniów tej szkoły, które, absolwentów tej szkoły, które z 1863 roku, y, które były wszystkie napisane po polsku. Ale były napisane polszczyzną fonetyczną. Tak jakbyście mhm. dzisiaj okay, napisali tak jak... po angielsku tak, 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 tak. i tam Love You, czy tam, mhm. y, czyli fonetycznie. Nikt tego języka nie uczył, ale się nim mówiło mhm. mimo wszystko. No to ja już wypiałem pierś po medale, bo wiedziałem, że zaraz na pierwszą stronę. Mhm będzie, wiesz, news, report, nasz reporter Odkrywa... odkrył polskość tak, tych ziem. w 1800. Tak, już tu wtedy Polacy byli i tak dalej. Na pewno by tak było, na pewno by tak było, na pewno bym dostał wiem, nagrodę i, i, i takie propagandowe. To czy nie pomnik, uzna, uznanie. Ja w domu, kiedy siedziałem nad tym wszystkim, właśnie coś mnie wtedy Coś mną wtedy lekko zatrząsło. Ja się nie, 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 nie napisałem tego tekstu. Nie pochwaliłem się tym odkryciem. Tylko przez najbliższe miesiące jeździłem do tej wsi. Tak powstała książka Pośmiertny zjazd absolwentów, mhm. która ja po prostu sobie zjazd absolwentów po 120 latach od ich odwiedziłem rodziny każdego z tych każdego z tych ludzi którzy tam niektórzy byli, niektórych nie było, niektórzy płakali Niektórzy się nie chcieli przyznać, że to dziadek pisał po polsku, że tam pradziadek pisał po polsku, a oni chcą właśnie wyjechać do Niemiec mhm. i mogą nie dostać paszportu, więc Jest. nie, to w ogóle nie my, nie nasz dziadek i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem, Ale... że miałeś to zdejserczowane tak mocno, że wiedziałeś, że te korzenie tam musiały tak, być, tak? Tak, oczywiście. Osób. Tam się znalazł jakiś pułkownik tureckiej artylerii wśród tych dzieciaków, no po prostu coś nieprawdopodobnego. I to była przygoda, mhm. która tak naprawdę zaważyła o, o, o całym moim tym przyszłym życiu zawodowym. E, Macie, a często ludzie kłamią? Bardzo. Bardzo, bardzo chętnie kławią. No jak mówi starożytni Rzymianie, mówi ten, co ma korzyść, więc nawet, nawet to nie jest kwestia tego, żeby kłamać z powodów dla sportu, tylko kłamać, żeby, nie wiem... Za korzyści. Tak, czegoś sobie dodać, czegoś sobie odjąć złego i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często. No, nie mielibyśmy chleba, mówię o tych reporterach śledczych, gdyby... Gdyby ludzie mówili tylko prawdę. Ale też fajnie, że to jest weryfikowane. Yy, mhm. Wróćmy albo zacznijmy. <laughs> bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Maciej się jest pisarzem. Ja chciałbym trochę o twoich książkach, trochę się śmialiśmy, jadąc tutaj z Maciem, rozmawiając, jakie pyta jakiego rodzaju pytania będą, więc nie zadam tobie pytania, którego się spodziewałeś, tak? Ale ja bym chciał. Yy, My czytaliśmy różne Twoje książki. Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy książce 444. 444 to taka opowieść, która dzieje się oczywiście na różnych przestrzeniach czasowych, ale to jest, że co pochodząca z islamu, jeżeli dobrze pamiętam, że co 444 lata jest szansa na takie pojednanie. pojednanie religii chrześcijańskiej z islamem. Mnie absolutnie zafascynowała drobiazgowość, szczegółowość, oddana, cała ta nastrój, ale też wszystkie rzeczy precyzyjne, nazwane, związane właśnie z różnymi tym y, czy znaczy epoka... Z religiami, też epokami tak, i miejscami, tak, które tam opisywałeś. Jestem strasznie ciekawy. Myślę, że widzowie nasi też. Jak wygląda przygotowanie do tego rodzaju powieści? Jak wygląda research? Ile czasu on zajmuje? Bo to jest tak, jakbyśmy, wiesz, no, przenosili się do każdej z tych epok. A jednocześnie jest tam też doż, duża doza humoru w tej książce. Jak to się robi? Ale, ale może zacznijmy od pytania, skąd pomysł w ogóle, ten motyw przewodni tak. książki, który właśnie był połączeniem religii, pogodzeniem Trubą tego? Miałem na studiach przyjaciółkę, która, której rodzina była właścicielem tego obrazu, Matejki, mhm. i chyba najbardziej kradzionego polskiego obrazu. Więc ta nieprawdopodobna historia mnie, mnie bardzo zainspirowała. I tak zacząłem wokół niej szukać. Mhm. Trwało to z przerwami 20 lat. Ale. Mm, ale potem, oczywiście, kiedy trzeba było do tego dorobić jakąś beletrystyczną no. część, no to, bo na początku ta książka była opowieścią o tej zagadce obrazu. Mm -hmm. I przede wszystkim postawiłem na to, że ten obraz w 2010 roku, kiedy zacząłem, zacząłem tak naprawdę pisać yy, książkę, yy, to w 2010 roku był, 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 był jednym z najbardziej poszukiwanych polskich dzieł sztuki zaginionych podczas II wojny światowej. Tymczasem leżał w Muzeum Narodowym. E, absolutnie schowany, absolutnie tajny, absolutnie nie wiadomo przez kogo oddany i tak jest do dziś. Nigdy nie dowiemy się, kto ten obraz oddał. Aż nie chce mi się wierzyć. Tak, naprawdę. Nikt, nikt, nikt ale Muzeum nie Narodowe nie, nie miało świadomości, że coś takiego tam u nich Muzeum jest. Muzeum Narodowe miało świadomość, tylko nie miało papierów. Człowiek, który, przynajmniej takie, takie usłyszałem oficjalne informacje od nich, że człowiek, który ten obraz oddał, co ciekawe, nie był to nikt z rodziny, czyli to, no. nie, był, to nie był właściciel, no. ale powiedział, że on zdobędzie dokumenty, i on zdobywał te dokumenty ileś tam lat jak je zdobył, to w nocy zmarł na, na udar. I, I nie tak, dokładnie. I nie, nie, nie dostarczył tych dokumentów. Ale ten obraz y, dzisiaj wisi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Nie wiem, co ma z Dwa wspólnego z Romantyzmem. No, ale... ja też nie. No, chrzest jest jakimś tam efektem działań romantycznych. Natomiast miłość na pewno. A, aczkolwiek chyba tam była troszeczkę. Był z, Ta. To był zbyt Natomiast... duży umysł, żeby. No i w momencie, kiedy ja praktycznie napisałem książkę, mhm. to się dowiedziałem, że ten najbardziej zaginiony polski obraz jest. Mhm. Więc książka bierze w łeb, tak? Albo będzie fikcją literacką. Nie. Ale nie o to chyba ci chodziło. Bo nie, właśnie mhm. chciałem, chciałem prawdy. I, i, I wtedy dopiero wpadłem na pomysł, że obrazy są dwa. Ale nie będę więcej zdradzał. Ale no i potem się już dobrze bawiłem, opowiadając tę historię. A te, ta drobiazgowość, którą, za którą dziękuję, bo to komplement, to ja to po prostu lubię. To jest, to jest przygoda, nigdy bym nikomu nie oddał researchu. Są pisarze, którzy zlecają tego typu pracę. Ale ja bym się tego jestem hedonistą, jeśli chodzi o, o pisanie i, i piszę wyłącznie dla przyjemności, ale też ogromną przyjemnością jest zbieranie materiału, bo wtedy dopiero się zdarzają rzeczy dziwne i ciekawe. Pisanie. Jak pisanie. Zatracasz się cały w tych historiach. Tak. Jesteś po prostu to tak wierzącym. Typem... tam. Okay. I też się tego nauczyłem w pandemii. Nie? Kiedy wolałem tę rzeczywistość od rzeczywistości za oknem czy w telewizorze. Więc yy, przeniosłem się całkowicie do książki. Yy, I i wtedy pisałem Katarzys. I, i, I rzeczywiście tak, tak to się dzieje. No. Wszystkie książki Macieja biedy możecie Państwo wysłuchać sobie w aplikacji Bookbit. do czego Was serdecznie zapraszamy. A Ty, już słuchasz audiobooków? Masz czas, masz przestrzeń w życiu? Kiedyś... Wolisz papier. Wolę papier, ale kiedyś jak pracowałem w Warszawie, miałem taki epizod paroletni i praktycznie każdy piątek wracałem do domu samochodem i w, każdy, w każdą niedzielę wieczorem wyjeżdżałem z powrotem przesłuchałem mnóstwo audiobooków. Dzisiaj y, dzisiaj nie słucham, ale to chyba wynika z tego, że jestem antytechnicznym, czy sobie to po prostu gdzieś tam... Pod... Możemy ci zaraz, e, zaraz zrobić... E... Szkolenia. Te. Szkolenie będzie trwało Dobry. 30 sekund. E, ale dobrze, to poczekaj, zatrzymajmy się jeszcze przy e, audiobookach. No, twoje e, książki... Czytają Mariusz Bonaszewski, Przemysław Blusz. No to są wybitni dzisiaj polscy aktorzy. Ty miałeś jakiś wpływ? To twój pomysł? Mm, nie. Znacie się? Kolegujecie się? Z Przemkiem tak. Mhm. Z panem Mariuszem tylko internetowo. Mhm. Natomiast wcześniej Marcin Perchut czytał dwie książki tak. też. Bardzo fajnie. To są propozycje wydawcy tak naprawdę. Mhm. Kto będzie czytał? Ja na nie chętnie przystałem. I z obydwoma panami mi się pracuje doskonale. To znaczy, pan Mariusz po prostu otwiera książkę Nie i czyta. czyta tak. Przemek to bardziej przeżywa, bo jak z nim rozmawiałem, to on rzeczywiście bardzo, bardzo żyje tą opowieścią. I on, on do tego się przygotowuje jak do roli oscarowej. Jest naprawdę fantastycznym aktorem. Mariusz Bonaszewski, z tego co wiem, bo on jest dosyć oszczędny w wyrażaniu mhm. opinii, ale przeczytał wszystkie książki. Nie tylko te, co, co, czytał. co czytał, ale też inne. I, i jest, jest moim czytelnikiem. E... Czyta słucha się tego wyśmienicie. Tak, słucha się tego e, ale, tak, tak, słucha To, co, co tego zrobił z kołysanką, na przykład, jest, jest naprawdę mistrzostwem świata. Hmm. Jeszcze też znalazłem em, w internecie Twoją wypowiedź dotyczącą książki Gambit. Nie ukrywam, że e, Gambit jest chyba jedną z, mojo, z moich ulubionych e, książek Twojego autorstwa, ale znalazłem taką. Nie sprecyzowałeś, ale historia w Gambicie jest historią prawdziwą. Która? Wandy? Wanda jest jedyną fikcyjną postacią. <laughs> Ale, Ale ona musi być. Ona po prostu ratuje tę historię. No nie bądź już taki. Tak, bo, bo to jest historia dwóch braci. Tak. I absolutnie prawdziwa. Stu procenta. 100%. Czyli po tylu latach jednego z nich zatrzymali i. Tak. Tak, Tą tak. historię też opowiedział ci ktoś z rodziny od nich? Teraz ci powiem, jak tak, to było. no. Natomiast yy, ta historia od początku do końca jest prawdziwa. Bracia z uwagi na fabułę, czyli to, co napisało życie, a nie ja, yy, by się skanibalizowali, gdyby którykolwiek z nich był bohaterem głównym. Dlatego nie mogłem tego zrobić. Potrzebowałem kogoś, kto to pogodzi. Stąd się wzięła Wanda. Ale Wanda uczestniczy w prawdziwych wydarzeniach. Wszystko to, co miało związek z Kalksteinem, z, z tym superzdrajcą i tak dalej, i tak dalej, jest prawdziwe, tak? To, że on tam potem pracował w Monachium, w Bibliotece Polskiej, wszystko to jest prawdziwe. Natomiast historia braci wzięła się stąd, że ja bardzo lubię cmentarze i chodząc po cmentarzu w Bytomiu, znalazłem grup, który mną no, wstrząsnął, to znaczy... Yy, no nie, małem, nie mogę powiedzieć co tam było, bo bym się, bo bym wszystkim zespoilerował, ale tam się nic nie zgadzało, nic się tam nie zgadzało. A mówisz o samym nagrobku? Mówię o samym co, o nagrobku o tym, i to napisane? co było napisie, tak, mm. o tym co było wyryte na nagrobku. Yy, no tego się nie dało nie sprawdzić. Więc jak zacząłem sprawdzać, to... Yy, okazało się, że... Mało tego, to dotyczyło małej miejscowości Neopolszczyźnie, Izbicka, mm -hmm. na którym było lot... na nagrobku był wryte, zginął na lotnisku w Izbicku. Mm -hmm. Jak? Mm -hmm. Ja znam to Izbicko jak własną kieszeń, Nigdy tam lotniska nie było. No więc, chociażby to trzeba było zweryfikować. Mm -hmm. Okazuje się, że było w czasach niemieckich. No i tak po nicce dokład... Ja napisałem pierwszy reportaż który był taki, pamiętacie, był taki cykl kiedyś, ktokolwiek widział, tak. ktokolwiek wie. Mm -hmm. I to był reportaż w tym stylu. Mm -hmm. Czyli reportaż złożony z samych pytań. Mm -hmm. Czy ktoś coś wie? Czy ktoś coś pamięta? Czy to możliwe? Czy, czy tak i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś się z tym spotkał? Cisza. Mimo, Żadnego odzewu? Nie. Poszło to w magazynie sobotnim yy, sobotnie-niedzielnym, czyli bardzo mm -hmm. czytanym. Mm -hmm. czytany. yy, I i pół roku się nie odezwał nikt. No i ja praktycznie, no nie powiem, że zapomniałem o tym temacie, ale go gdzieś tam zaparkowałem. I po pół roku odezwał się brat. Tej z, te, 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 te osoby z Nagrobka? Tej te osoby z Nagrobka. E, wybitny polski szachista. Inżynier, no e, oni się nazywali Moscy. W książce jest nazwisko zmienione, bo tak. nie miałem poważnienia. Już mam. E, Ostrów to Arłamów, a Ostrowcy to Arłamowscy. Jerzy, bo zaprzyjaźniliśmy się im mimo dużej różnicy wieku, ten jego brat, był bardzo wzruszony. On kupił gazetę pod kościołem polskim w Monachium, bo tam ktoś sprytny wywoził z makulatury stare wydania Trybuny Opolskiej i bazując na sentymentach, sprzedawał po marce za egzemplarz. Robił na tym gigantyczny biznes, a, a no, ci Polacy, którzy tam mieszkali, to po prostu kupowali no, no te tak. gazety. I on, I on to kupił. Kupił tę gazetę i znalazł reportaż o swoim bracie. I do mnie zadzwonił. Ja pojechałem do Monachium. Nieraz. I tak się po malutku zaczęła odkrywać ta historia. Jerzy był fascynującym człowiekiem. Był konstruktorem BMW Bonda. Tak. Jednym z konstruktorów tego Z3. Pracował w Monachium, w BMW. Był Takim, można powiedzieć, pilotem oblatywaczem. Zresztą, jak przyjechał po mnie do moich przyjaciół w jakimś takim totalnie odjechanym, który nigdy nie wszedł do produkcji BMW, on miał Parkinsona. To tak silnego, że ja go karmiłem. Jak jechaliśmy do restauracji, to miał taką specjalną, szeroką słomkę. No, rąk nie był w stanie utrzymać w ogóle przez sekundę, nawet. Ale jak trzymał je na kierownicy, to nawet mu, mu nie drgnął jeden palec. I, i, I tak, 240, uff, pan taki starszy mocno już y, przy, przy, jechał po tej obiecki. Ale jaki wyjątkowy życiorz, wyjątkowa historia w ogóle. On po to się nauczył grać w szlachy, żeby, żeby z Polski uciec, <grym> bo on się bał konsekwencji tego, co zrobił brat. Tam. <grym> Bardzo się tego bał. I, I ten strach go prześladował zresztą nawet jak ze mną rozmawiał. To, to mimo tej przyjaźni, bo. On, Poznał moich rodziców, bywał w Polsce, myśmy tam, ja tam byłem sam raz u niego, chyba kilka razy, z ojcem raz tam byłem. Zaprosił nas do ośrodka w Amerwald, gdzie Hitler, który Hitler zbudował dla załogi BMW, taki górski hotel alpejski. No naprawdę, i mimo tej bliskości, tego zaufania, on się ciągle bał. Ten strach już w nim był do końca. Zresztą historia, od której się książka zaczyna gdzie pewien bardzo, bardzo znany polityk radziecki. No, no jeden. Tak. Najbardziej znany. No, no, dokładnie. To był człowiek, z który. Ja widziałem te szachy. To była prawda i on rzeczywiście. To, co się zdarzyło wtedy w Arłamowie, jest w stu procentach prawdziwe. Niewiarygodne. Ale wiesz co, taki obraz mi się rysuje. Bo do, do, dosyć dużo się dowiedzieliśmy, to ogromna ilość czasu poświęconego na research, o, bardzo szczegółowa weryfikacja danych, tak, tak mówiąc w skrócie, i dopiero potem siadasz y, do pisania. No to to jest proces no, długotrwały, to nie jest sytuacja miesięcy. Trzech miesięcy. Tak, trzech miesięcy oddajemy do wydawnictwa. Ale ja chciałem jeszcze zapytać się o to, to. Rozpoczynasz pracę nad książką, masz ten research zrobiony, ale jak wygląda Twój taki zwyczajowy dzień pisarza dzisiaj? To jest jakaś dyscyplina, którą sobie narzucasz, czy też mam ochotę Na to? spokojnie, jako będę hobby, pisa. właśnie. Y, próbowałem narzucać dyscyplinę, ale to niewiele dało. Znaczy, oczywiście się da. Y, da się napisać coś pod przymusem czasu. Ja piszę ręcznie. O, Czyli nie bogopisem? używasz komputera Piu, mnej... rę... Używam komputera, ale przepisuję dopiero tekst mhm. do komputera. Nie daję rękopisów do, do mhm. wydawnictwa, ale piszę ręcznie. I zawsze sądziłem, że to jest jakaś magia. Mhm. Natomiast potem się dopiero dowiedziałem niedawno całkiem, że to jest naukowo uzasadnione, że zupełnie inny kawałek mózgu odpowiada Oczywiście. za... Tak zwaną. motorykę yy, małą. Yy, grafomotorykę. Dokładnie. Aha. Wiesz, kiedy obsługujesz klawisze Aha. komputera, yy, to, to zupełnie inne części mózgu pracują i inne procesy zachodzą. Aha. Natomiast w momencie, kiedy piszesz tym piórem na papierze, to yy, uruchamiają się jakieś tam neuroprzekaźniki, które powodują, że. że jest to, wiesz, bardziej kreatywne i takie bardziej ogarnięte. I to, to, to by się zgadzało, bo ja mm. m, na przykład nie, nie wyobrażam sobie zrobienia błędu stylistycznego mm. podczas pisania ręcznego. Ale jesteś y, y, takim per perfekcjonistą? Tak. Aż tak, 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 mm. tak. A jak piszę na komputerze, czasami mnie poniesie podczas tego przepisywania i piszę dalej już na klawiszach no to na przykład zbyt bliskie sąsiedztwo tych samych słów A, się no. zdarza. Mhm. Znaczy, mam jeszcze jedną metodę weryfikacyjną, bo ja potem czytam psu na No i to jest... czekasz no. na jego reakcję? Jest... Tak. Bo okay. on, bo on nie, właśnie on nie reaguje, człowiek reaguje, okay. pies nie, ale ja słyszę wszystkie błędy. Więc jak to wygląda? Ja piszę w kuchni, przy blacie kuchennym z lodówką z tyłu. I... I to jest tak, jakbyś, wiesz, jakbyś sobie przyniósł całą masę produktów, czyli pojechałbyś na zakupy, zrobiłbyś wszystko, co tylko dusza zapragnie, w bardzo dobrze zaopatrzonym sklepie albo w wielu sklepach, żeby znaleźć to, co chcesz. I to byś to wszystko sobie przywiózł, rozłożył no i gotujesz, tak. Ale gotujesz, mając wszystko, co potrzeba, tak? plus no, jakąś tam wiedzę kucharską, plus przyprawy. No, i tak to dzieje. A sam proces dzieje. u Ciebie, właśnie tego pisania, pomijając research, to jak długo trwa? Trzy miesiące. Hmm. Okay. Tak. No dobra, powiedziałeś trzy miesiące. A co się dzieje teraz? Zapowiedzi książki, która, no nie wiem, czy będzie wieńczyć historię tej sagi polsko-greckiej, tak, ale miała Kairos. Tak. Miała się ukazać miesiąc temu, ale powiedziałeś coś takiego, że no, musisz jeszcze coś tam dokładnie przebadać i mm -hmm. ukaże się jesienią. Powiedz nam szczerze i czytelnikom, to jest tak, że po prostu pojechałeś na ryby na tydzień i nie zdążyłeś napisać i wymyśliłeś historię. Nie, aczkolwiek jesteś y, bliski. <śmiech> <śmiech> y, bardzo tutaj... Wydawcy teraz płaczą, y, zastanów się, bo płaczą, co powiesz teraz. Ja wiem. <laughs> I nieraz już tam nigdy do US doprowadzałem, więc mamy mam doświadczenie. Brawo, Z reporterem do spraw historycznych mógłbyś być. Natomiast przede wszystkim opóźniły mnie czwórki. Bo czwórki miały wyjść teraz, jak, jak wiecie, wyszły, wyszło nowe wydanie tak. i usłyszałem zupełnie niepotrzebne pytanie: A może byś chciał tam zajrzeć? No to jak już, jak już zajrzałem, to straciłem trzy miesiące straciłem. Ja się z tego bardzo cieszę. Ta mhm. książka jest bardzo zmieniona. Mhm. Ja wiem, że może tak się nie powinno robić, ale w wypadku debiutu mhm. to ta dyspensa jest to, do udzielenia. Poza tym, ta historia moim zdaniem powinna być opowiedziana lepiej niż to, co zrobił debiutant 7 lat temu. Debiutant. Też był z... innym człowiekiem. Wtedy debiutant pamiętam. był innym człowiekiem, ale też zaniósł to do wydawnictwa, a wydawnictwo to wydało. Mhm. Myślę, że ta książka, która była bardzo gęsta, bardzo wielowątkowa, wymagała jakiejś takiej kreatywnej redakcji, nie wiem, może zrobienia dwóch tomów, może, może usunięcia części wątków i tak Ale ona wyszła i to zyskała, ona bardzo dobrze się jej sprzedała, no jak to wiadomo, jeszcze była premia nowości do tego tam dołożona. Ale ja czułem potrzebę zrobienia, z inną książką tego nie zrobię, ale z tą akurat czułem potrzebę zrobienia takiego drugiego wydania. I tak się stało. Czyli tak, mhm. trzy miesiące straciłem na to, Opisałem to normalnie tak jak... Czyli poprawiłeś sam ta, po sobie to. Tak, ta, to jest mhm. naprawdę świetna szkoła. Mhm. To uczy i pokory, ale też bardzo się pozwala przyjrzeć swojemu warsztatowi i pozwala jakoś ocenić te 7 te, te lat, co się zmieniło, czego... Czego się nauczyłem? Przede wszystkim. W... Czego zabrakło na początku? Ta, w sferze świadomości, bo tak naprawdę to sukces pisarski chyba polega na tym, że, że się rozpoznaje już coś, co jest dobre, od tego, co jest niedobre. Tak? Bo jeżeli ktoś bardzo wierzy w siebie. Życzymy tego w ogóle wszystkim e, twórcom. Czyli tak, tego pierwszego, czy czym tak, mówi, tak, 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 I pochory. Jeżeli zacznę. Właśnie teraz jak kończyłem Kairos, to redaktor dzwonił pytał się, jak ci idzie? Więc ja mówię, no niestety dobrze. Mm -hmm. A wtedy kiedy człowiek myśli, że mu idzie dobrze, to czas się pakować chyba. No w każdym razie to teraz, a po drugie, chcieliście, chcieliście coś ekstra, to, to będzie. A no, mianowicie wszedłem w historię piłki nożnej. Euro cię tak zajmie. Przed I Ja nie jestem fanem piłki nożnej, no. ani znawcą, mhm. ale powiem Wam, że historia śląskiej piłki nożnej mhm. przed wojną, w czasie wojny mhm. i zaraz po wojnie to żadne akta spraw kryminalnych nie mają tyle emocji, tyle ciekawostek i tyle nieprawdopodobnych. Zdarzeń, a mnie nieprawdopodobność kręci niezwykle. Więc jak w to wszedłem, no to ta książka dostała inne tło. Popłynąłeś po prostu. Popłynąłem. Mhm. Ale to wymagało rzeczywiście grzebania. Pewnie się narażę kibicom, bo oni są zero-jedynkowi, ale mnie to jako człowieka z zewnątrz zafascynowało. Bardzo i myślę, że czytelnika też. No, dobrze, jesteś usprawiedliwiony przynajmniej Poczekamy. przez nas. Prawa do ekranizacji są zakupione. Kiedy film i jaki to będzie? Na podstawie której książki? Albo cyklu. Pierwszy będzie, pierwszy będzie Kania i imię. Książka, która ma chyba najwięcej zaklęć takich filmowych. Bo to... Jakub Kania, czyli... Prokurator IPN-u, IPN, tak. który jest tak, bohaterem pięciu powieści, bo potem zmienił branżę i, znaczy nie branżę, ale instytucję. Natomiast miejsce imię to jest obóz koncentracyjny, prawdziwy, nikomu nieznany, zniszczony przez Niemców, zatuszowany całkowicie na górze Świętej Anny. Czyli blisko pola. Tak. To są, e, to są diamenty, bo w tym obozie mm, więźniami byli amsterdamscy Żydzi, mm. sefardyjscy, czyli szlifierze. Mm. E, jest tam bardzo sprytny, to jest też, to są też fakty, e, jest tam też bardzo sprytny generał SS, który Prowadził sobie pewien interesujący biznes też prawdziwy człowiek. I pewnie zachowały się trzy akty jego zgonu. Wszystkie prawdziwe. Okay. Wszystkie z różnych czasów i, i, i miejscowości. No i zagadka, która myślę, że no filmowo to jest. Filmowo to jest mocna historia. Nie mówię przy Państwa o historii stworzonej przeze mnie, bo raz jeszcze podkreślam, że to pisze życie. Ale on będzie pewnie jako pierwszy. Jak dobrze? Już tam chyba w tej chwili kończy się storyline i, i, i będziemy działać już w kierunku a, scenariusza. Ty... Będzie serial. A masz jakiś wpływ na masz taką muzylone... ma historię? Mam tak. I już wiesz, kto będzie e, Kanią? Nie. <laughs> pewnie wie, ale nie chce nam <laughs> powiedzieć. E, osiem odcinków. Zobaczymy. Czyli nie powiesz nam, kto nie. będzie Jakub. No i no, tak to jest, szanowni czekać. Państwo, z rozmowami z pisarzami. A, a z czegoś Tak, powiedz jeszcze, Maciej, skąd w ogóle u Ciebie wzięła się ta miłość do historii? Czy pamiętasz ten moment, w którym tak będę zajmował się historią? Nie wiem, od dziadka, od ktoś ci to przekazał? Czy raczej byłeś sam prekursorem tego kierunku? Ja się urodziłem u stóp gór się wszystkich. Mhm. W miejscu, gdzie historia pulsuje, ale też jest przede wszystkim historia II wojny. Jak ja sobie. Znaczy statystyki są, są ciekawą rzeczą, oczywiście, ale jak ja sobie kiedyś uświadomiłem, że się urodziłem 43 lata po zakończeniu I wojny światowej, a 16 lat po zakończeniu II, to wierzcie mi, że jako dziecko. Mieszkaliśmy w lesie praktycznie i jako dziecko byłem tą wojną przysiąknięty na wskroś. Jechałem, odpoczywałem na wsi u, u, u kolegi, gdzie mama mnie tam wywoziła i, i, i to tamta wieś, każda chałupa miała Taką dostawkę z błotnika od czołgu. Każda. Zakrytą deskami, tam mieszkały kury, króliki. Oficjalną miarą zboża był hełm. Każdy miał tych hełmów w stodole dziesiątki. Więc jak chciałeś od sąsiadki kupić tam kwintal, no to ci tam dała tyle worków i pięć hełmów. Tak? I tyle musiałaś oddać, jak już pożyczałaś. Nie było Furmana, który nie miałby. Mm, wtedy jeszcze nie było żadnego samochodu na tej wsi. To były lata 60. Nie było Furmana w koniec lat 60., który nie miałby innych lejcy niż z pas pasków od karabinów. Już nie mówię o, o całej ilości broni, którą ci ludzie mieli. I ja jako dziecko Przysięknięte... Chodziłem, no chłopiec... Każda komórka, chłopiec każda komórka przesiąkła na, na coś takiego. I, I jak chodziłem na grzyby, na dębową górę, y, takie miejsce niedaleko y, mojego domu rodzinnego, to pamiętam cały szpital partyzancki, który jeszcze został. Jeszcze były prycze, jeszcze były groby. Groby zostały do dziś. Ale też miałem jakieś tam pistolety, karabiny i tak dalej. Nawet się nie zapytamy, czy masz je do dzisiaj, bo to nie jest y, przedmiotem tak, naszej wychowania. <grym> Czyli nie miałeś wyjścia trochę, nie, i nie, tam, gdzie się wiesz, tam, były, tam były ugrupowania partyzanckie bardzo duże, mhm. tam były wsie, gdzie Niemcy się bali wjechać mhm. I, i, i rzeczywiście był taki major Ponury, który... Super nazwisko w ogóle. Tak, który... który no ja się urodziłem w domu jego kuzyna, który też był policjantem, ale pod oficerem policji. Miałem jego czapkę. Więc no, ta wojna była wszędzie, naprawdę, w, moim, w mojej świadomości. I tam ludzie nie wiedzieli, kim był Mikołaj Kopernik, ale kim był Ponury wiedzieli wszyscy. I potem, jak pojechałem na studia na Śląsk, no to odkryłem zupełnie inną wojnę. Tam wystarczyło. Tu nagle wszyscy byli w Wehrmachcie. Cała masa, i tam było mnóstwo rzeczy, właśnie takich już, przysypanych żeby się przypadkiem. Ktoś nie, do, nie dobra. No tak, bo to nie jest on. I, to, i to, mnie, to mnie fascynowało, bo mogłem nawet no, nagle zaczynać odkrywać zupełnie inną historię. I tak to się wzięło. Także byłem tym. No a potem to wiesz, potem już taki, takie DNA reporterskie. Repo, wiesz, historię powinno się opowiadać za pomocą smaczków, ciekawostek, a nie monografii. Niech ta miłość Macieju do tej historii trwa i niech nam będzie dane uszczknąć tej miłości trochę podczas czytania Twoich lektur. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do szybkich pytań, spodziewając się równie szybkich odpowiedzi, chcielibyśmy Państwu trochę pokazać to piękne miejsce, w jakim nagrywamy naszą rozmowę, bo jest całkowicie czarodziejskie. Do zobaczenia za chwilę. to mam nadzieję, że państwo trwają w zachwycie tak jak i my, bo to miejsce jest rzeczywiście czarodziejskie. Już sobie tak planujemy z Małgosią Macieja zaprosić tutaj na cały weekend po to, żebyśmy mogli tych wszystkich historii wysłuchać. Aczkolwiek no, nosimy je w sercu my, którzy jesteśmy, spędzamy ten czas 2-3 godzinki z Maciejem się biedą, to ile on tych historii dźwiga w swoich przepastnych, notach. tak i pod sercem. No dobra, ale szanowni państwo, będziemy teraz e, zadawać szybkie pytania, czy jesteś e, gotowy, bo to są strasznie, absolutnie trudne pytania. Małgośku. Ostatnio przeczytana książka. Stopotraz z ziemniaka. E, ulubione miejsce na ziemi. Lizbona. Hmm. Książka młodości. Fram, Niedźwiedź Polarny. Ja pamiętam tą książkę. Eee, wymarzona podróż? Japonia. Długopis czy komputer? Pióro. <laughs> Ulubiony film? Dawno temu w Ameryce. Mm. Ulubiony serial? Rodzina Soprano. Mój też. Mój też. Trzy książki, które zabrałbyś na bezludną wyspę? Jakikolwiek. Hrabal, Sto mm. lat samotności mm. i Mistrzim ogrzata. Mm -hmm. Piękne. Klasyki. No. Mhm. Tajna pasja, Macieju, twoja? Spanie. No, to byście się <gadali> dogadali, by tak? się zdecydowanie. Jeśli miałbyś możliwość pogadania z pisarzem, żyjącym, nieżyjącym, to byłby to? Hrabal. Ulubiony zespół muzyczny? Bitelsi. Polski pisarz, pisarka, którego czytam i lubię? Twardoch. Jeśli kryminał, to? Hmm. Czyj? A A czy przykład, albo ty... jaki? miło Miłoszewskiego. Mhm. Mhm. Seria z Szacki. Mhm. Yy, zaczepiają cię fani na ulicy? Kilka razy, ale mniej niż pięć. A są to jakieś miłe spotkania. Lubisz to? Tak. Mhm. Ulubiony aktor. Maciej Sztur. Ulubiona aktorka. Yy, Gabriela Kownacka. Napisałem, ale nie lubię. Pierwsza wersja czwórek. E, najbardziej zaskakująca propozycja współpracy reklamowej. Jeszcze się nie pojawiła. E, nie, Czyli moi drodzy, jesteśmy w oczekiwaniu. Możecie tutaj do się. Niech to jam. nie będą do... chipsy. Tak. Jesteś szefem świata. Jaka jest Twoja pierwsza decyzja? Obowiązkowy pokój. Dobra. Jako pierwszy spotykasz obcą cywilizację. Twoje pierwsze słowa skierowane do niej. Co słychać? Szanowni Państwo, naszym i Państwa gościem był Maciej Siembieda, detektyw o umyśle, któremu zazdrościł Sherlock Holmes. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, Panie Macieju. My chcielibyśmy Państwu jeszcze tylko przypomnieć, że wszystkie Książki Pana Macieja są dostępne w aplikacji BookBeat, a dla nowych użytkowników tejże aplikacji z kodem LITERACY jest przez 30 dni 20 godzin całkowicie darmowego słuchania. To była wielka przyjemność, że mogliśmy się z Tobą spotkać. I dla mnie również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.